Witamy serdecznie, kanał z cyklu. Dzisiaj ze mną Kacper Janoszka, współpracownik Gazety Sport. Witaj, Kacprze. Dzień dobry. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat polskich piłkarzy. Nie powiem, że niespełnionych talentów, ale myślę, że o nich również tutaj delikatnie wspomnimy. Piłkarzy, którzy odchodzą z naszej ligi po to, by się wybić, po to, by nie tylko zarobić pieniądze, ale po to, by ich potencjał został spełniony. Więc również delikatnie o samej reprezentacji, ale i o młodych piłkarzach wyjeżdżających z naszej polskiej ekstraklasy i o tym, jak ta ekstraklasa może przygotować do tego wyjazdu. Więc Kacprze, może tak zaczynając jeszcze, to jak ty uważasz ten awans na Euro, sukces, czy to spełnienie obowiązku? Raczej właśnie miałem mówić obowiązek, no bo naprawdę, no takich ogórków mieliśmy w grupie, że no wstydnie awansować i no i po prostu wypełnili obowiązek, no bo tak naprawdę jedynym jakimś tam przeciwnikiem godnym w tej grupie to była Austria. Chociaż wiadomo, teraz jak to wszyscy trenerzy mówią, nie ma już słabych drużyn w Europie. Po części się z tym zgadzam, ale no popatrzmy na taką Łotwę, tak? Gdzie my się z nią męczymy, 1-0 wygrywamy, ale oni jedną bramkę strzelili, czy tam dwie, bo jedną samobójczą. No to no nie, dla mnie to jest po prostu obowiązek, chociaż no były męczarnie. No ale ważne, że awans jest. Czyli może inaczej. Jakiś hura optymizm, tak jak kilka, powiedziałbym, obozów dziennikarzy po tym awansie, którzy naprawdę zaczynają chwalić Brzęczka, zaczynają, tak naprawdę dają mu czystą kartę na nowo. Czy ty może jednak uważasz, że nie, że pamiętajmy o tym, co się działo w Lidze Narodów, pamiętajmy, jak te eliminacje wyglądały i czego tak naprawdę możemy oczekiwać na tym Euro 2020? No, szczerze mówiąc, to nie wiem, z czego wynika ten taki właśnie ura optymizm, bo wystarczy spojrzeć na ten mecz w Rydze, wygrany 3-0, no to umówmy się, no to nie był pokaz klasy. Na tle takiego przeciwnika, polska reprezentacja z takimi zawodnikami, którzy grają we włoskiej lidze, w niemieckiej, w różnych ligach świata, to naprawdę na tle Łotwy powinniśmy się pokazać o wiele lepiej, my powinniśmy klepać, a w pewnym momencie wydawało mi się, że jakiś Gutkowski, który gra w pierwszej lidze w Termalice u nas w Polsce, po prostu no, robi sobie rybusa na lewej stronie. No, dla mnie to jest niepojęte i nie wiem, skąd ten hura optymizm. Ja, szczerze mówiąc, boję się tego Euro, jak to będzie wyglądać wszystko i no, jeżeli nic się nie zmieni, no to może się skończyć tak jak Mundial w Rosji. Kończę już temat reprezentacji na ten moment. Dla ciebie, Jerzy Brzęczek, to takie powolne budowanie swoich umiejętności jako selekcjonera, czy być może stagnacja? Ja myślę, że nawet regres. O, proszę. No, patrząc, tak naprawdę no, najlepszy mecz za kadencji Jerzego Brzęczka to pierwszy mecz z Włochami w Bolonii bodajże. I no, tak naprawdę no, nie widzę żadnego progresu, ani że polska reprezentacja gra właśnie tak samo jak w meczu z Włochami, tylko gorzej. Oczywiście, no tragicznie, szczerze mówiąc. No, na mecze kadry nie chce się patrzeć. No niestety muszę powiedzieć, że tak uważam jak ty. Mówię niestety, bo chciałbym szukać tutaj optymizmu, ale już nauczony wieloma turniejami również uważam jak ty, tego optymizmu ciężko tutaj szukać. Chociaż mówię, ciężka praca popłaca, więc liczę na to, że ta kadra jeszcze coś osiągnie i chciałbym, abyśmy się wszyscy mylili co do tego, jak wyglądamy. Chciałem zacząć od kadry, chciałem, abyś przedstawił tutaj swoje pole widzenia, więc przechodzimy do naszej ligi. Jak tak źle było o kadrze, co dopiero będzie o lidze. Mamy Żurkowskiego, Dziczka, Walukiewicza. Tak ustawiłem sobie takie symbole naszych transferów z Ekstraklasy w ostatnim, no w tym sezonie, tak? W tym okienku. Żurkowski, Fiorentina, Dziczek, Lazio, wypożyczenie do Salernitany i Walukiewicz, Cagliari. Powiedz mi, czy uważasz, że polscy piłkarze, młodzi piłkarze, którzy osiągnęli tutaj, nie powiem status, ale pokazali, że tkwi w nich duży potencjał, czy oni powinni wyjeżdżać do takich klubów, czy powinni sobie poprzeczkę ustawiać troszkę niżej? Jak uważasz, gdzie jest ten zdrowy rozsądek i taka równowaga w tym wszystkim?
No wiesz co, ja nie uważam, że Liga Włoska jest teraz jakąś bardzo mocną dywizją na ten moment w europejskiej lidze. Oczywiście jest to o wiele wyższy poziom niż w polskiej ekstraklasie, ale naprawdę tam nie ma zabójczych klubów. Jeżeli jakiś zawodnik jedzie do Spal, jedzie do Cagliari, jedzie prawda, tam, gdzie Patryk Dziczek jest, nawet nie znam nazwy tej Salernitana. O właśnie, dziękuję. No to naprawdę no dziwne dla mnie jest to, że ci zawodnicy nie grają. Chociaż no, Żurkowskiego jeszcze bym wytłumaczył, no bo Fiorentina to w miarę gdzieś tam zespół z jakimiś podstawami i uznana marka ogólnie w Europie. Okej, okay, a myślisz, że Walukiewicz jako środkowy obrońca, który rozgrywa wiele spotkań towarzyskich, przedsezonowych w Cagliari, zbiera dobre recenzje. Było kilka artykułów o tym, że może będzie grać, że to nie tylko pogoń, ale i zaraz właśnie Serie A i podbije serca kibiców. Tymczasem ławka, myślisz, że w ogóle, czy ty akceptujesz taki sposób bycia polskich piłkarzy, bo to nie są pierwsi i to nie są ostatni, to nie są jedyni, którzy wyjeżdżają, odbijają się częściowo od ściany. Zgadzam się z tobą, że Żurkowskiego trzeba w pewien sposób bronić, bo on jednak kilkanaście tych minut zagrał we Fiorentinie. Zmienia się tam zupełnie projekt jako klubu tej drużyny, no bo tam wchodzą już duże pieniądze i wchodzą piłkarze, którzy na arenie europejskiej mogą świadczyć o swoich naprawdę dużych umiejętnościach i tam Żurkowski może mieć pewien problem. Ale zgadzam się z tobą, że tak jak nie znałeś klubu, w którym gra teraz Dziczek, dziwi mnie po prostu to, odchodząc troszkę od Walukiewicza, w jaki sposób ten chłopak został wytransferowany. Z mistrza Polski, wiadomo, mistrz Polski, ktoś powie, no ale gdzie znajduje się Polska Liga? Okej, okay. Tylko że jeżeli on nie znajduje miejsca w Serie B, w klubie, który współpracuje blisko z Lazio, czyli Salernitanie, nie znajduje miejsca, nawet jednej minuty nie rozegrał w tym klubie, to pytam się, gdzie ten potencjał polskiego piłkarza się rozbija? O co? To jest język? Komunikacja, czy jednak przede wszystkim umiejętności? No to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że nawet sami zawodnicy nie są w stanie powiedzieć, z czego to wynika, dlaczego jest to odbicie od ściany. No, nie wiem, przykład na przykład Arkarecy, tak, który w zeszłym sezonie właśnie został wytransferowany do włoskiej ligi i przecież co on tam zagrał w tej Atalancie? I, no nie wiem, z 40 minut może uzbierał przez cały sezon. No i głównym powodem z tego, co ja rozumiem, był właśnie język, tak? To, że on w ogóle nie był przygotowany do tego, nie potrafił sklecić słowa, nieśmiały chłopak. No i z tego rodzą się później problemy, tak? Nie ma porozumienia na linii trener, zawodnik, nie ma porozumienia z innymi zawodnikami. No nie sądzę, żeby brakowało im umiejętności, bo ja byłem i do tej pory jestem, może nie byłem fanem, prawda, powołań Arkadiusza Recy, ale lubię tego zawodnika jako gracza, po prostu pamiętam go z Wisły Płock, jak grał w polskiej lidze. Lubię Patryka Dziczka, to są dobrzy zawodnicy i nie jestem ci w stanie wytłumaczyć, dlaczego oni nie grają w tych klubach. No tak jak mówię, wydaje mi się, że to może gdzieś tam kwestie właśnie językowe i tak dalej, jakieś coś innego niż same umiejętności. Bo wiesz, bo takim przykładem idealnym piłkarza, który zablokował się przede wszystkim przez zamknięcie w sobie, wydaje się w ostatnimi czasy Rafał Kurzawa, który odchodząc tak jest, do Górnika, tak poszedł, popraw mnie, chyba do Amiens, do Francji. Tak jest, do Amiens, a później grał przez pół roku w duńskim Midtjylland. Tak jest, więc to jest taki przykład zawodnika, gdzie pojawiały się głosy, gdzie mówił o tym sam Tomasz Smokowski, który dobrze zna ligę francuską, ma tam pewne kontakty. I pojawiały się głosy, że ten piłkarz no, zatrzymuje możliwość swojego występu w pierwszej drużynie tym, że jest właśnie zamknięty w sobie, nie potrafi się
komunikować. To jest podstawa do tego, by jakkolwiek funkcjonować w jakiejkolwiek społeczności. No. A chyba doskonale wiemy, jak funkcjonuje drużyna. No, tam musisz być żywy, no, musisz reagować, musisz być częścią. Nie możesz być jakimś wolnym elektronem, nie możesz być Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, bo to jest zupełnie inny świat. Tam musisz być częścią drużyny. A to wydaje się taki idealny przykład. No i tak, każdy zachodzi w głowę. Gdzie popełni błąd ci piłkarze? Czy to właśnie, pytanie kolejne. Czy to agenci, którzy wysyłają tych zawodników, patrząc tylko i wyłącznie na finanse? Czy to kluby, które chcą jak najwięcej? Bo tak, zanim ci oddam głos, uważam, że czy Dziczek, czy Walukiewicz, czy Żukowski, ich kluby, mając oferty z takich drużyn jak Fiorentina, Lazio czy Cagliari, nie jestem w stanie uwierzyć i nie uwierzę w to, że nie miały te kluby innych ofert. Przykładowo drużyn z Bundesligi, drużyn z Rosji, drużyn, no nie wiem, ze Szwajcarii, nie mówię o żadnej Hiszpanii, ale okolicznych krajów, przykładem jest Rosja, na przykład. Tak, ja rozumiem, o co ci chodzi, tylko wydaje mi się, że teraz polscy piłkarze są... bardzo pozytywnie nastawieni do Ligi Włoskiej. Patrzą, prawda, na karierę Krzysztofa Piątka. Ale to jest jeden jak piłkarz. Jak sobie dobrze radzi. No ta, nie, wiesz co, no bardzo dużo jest piłkarzy w włoskiej lidze. Thiago Cionek oczywiście gra. Wszystkie ale ile sezonów rozegrał w Serie A jednak? No bardzo dużo. Jest, prawda, chyba jest trzech bramkarzy, którzy grają, bo jest Skorupski, Drągowski i Szczęsny. Tak jest. Nie? No, także wydaje mi się, że to jest kwestia piłkarzy. Zapytałeś mnie, czy to chodzi o menadżerów, czy o kluby, czy... A mi osobiście wydaje się, że właśnie tutaj chodzi o piłkarzy. Być może oni za wcześnie wyjeżdżają. Ja powiem ci, rozmawiałem ostatnio z trenerem Zdzisławem Podedwornym, który właśnie uważa to za największą patologię ekstraklasy, że... ci piłkarze młodzi za szybko wyjeżdżają. Oni po jednym dobrym sezonie opuszczają kraj. Zgadzam się z tobą, w 100%. I oni to jakby nie są zupełnie przygotowani do tego, żeby reprezentować kluby lepsze, nie? No wiesz, jeden sezon, no to widzisz, ja prawda nie chcę mówić tutaj, że Krzysztof Piątek teraz jest buł i tak dalej, no ale wyszedł Krzysztofowi Piątkowi jeden sezon i teraz mamy kolejny, i on już nie jest tym samym Piątkiem, który strzelał tyle bramek. No dobra, od razu go obronię. To nie jest ten sam Milan. W żadnym przykładzie to nie jest nie, ten sam. Nie, ale oczywiście. Oczywiście. Też to rozumiem, jak najbardziej. Więc skoro tak skoro w tą stronę uderzasz, to właśnie. Żurkowski jednak rozegrał nie jeden sezon w Górniku. Pojawiały się już głosy, że powinien zostać powołany na Mundial. I ja się z tymi głosami zgadzałem. Dlaczego? Bo potrzeba było nam świeżej krwi. A dlaczego widać ewidentnie, że potrzeba nam świeżej krwi? Bo mamy przykład z ostatnich spotkań naszej kadry. Góralski, który czy to przypadkiem, czy to z pomysłu trenera, nie wchodźmy w to, grał w pierwszym składzie w meczu z Macedonią Północną, rozegrał bardzo dobre zawody. To jest przykład piłkarza, który wchodzi na świeżo, który chce zaistnieć i pokazuje się z bardzo dobrej strony. Mamy przykład Frankowskiego, no którego jednak ta piłka gdzieś poszukała w tym polu karnym po tej zmianie. I to też jest taka świeża krew. Mamy przykłady z wcześniejszych spotkań. Jest Kondzior, którego też ta piłka szuka. On chce, on walczy, on się pokazuje. I mamy przykład wreszcie Bielika czy Szymańskiego, których również ta piłka szuka i którzy chcą po prostu grać. I my już za to ich doceniamy, że za same chęci. To też jest, zobacz jak nisko upadamy w tym polskim futbolu, że za same chęci dajemy im naprawdę duże plusy. A to jak wygląda często Krychowiak, z całym szacunkiem do niego jak gra dzisiaj, bo powiem szczerze, gra ekstra, ale to co robił wcześniej, no to niestety, no popełnił wiele błędów. Zieliński, który raz w tym spotkaniu zaistnieje przez 10 minut, raz przez 30. Grosicki, który na 10 wrzutek 9 dośrodkuje za mocno albo za lekko. I w tym wszystkim tylko się broni Lewandowski. No niestety tak to trzeba ocenić i być szczerym. Więc popadamy w takie obłędy, że doceniamy za samą chęć walki, za tą determinację, tą motywację, którą nie wiem, czy czują ci piłkarze z szatni od trenera, czy może jednak po prostu dzięki temu, że grają w koszulkach z orłem na piersi. Więc ponownie,
wracając do tego, o czym mówiłeś, zgadzam się w 100%, że ci piłkarze w większości nie rozegrali chociażby dwóch sezonów w lidze. Nawet takie jak nasza, dobrych sezonów. I jestem w stanie się z tym zgodzić, bo Dziczek zagrał tak naprawdę jeden sezon w Piaście. Okej, okay, mistrz kraju, ale jednak. I zobacz, jakie to są ogromne aspiracje. Lazio. Wierzyłbyś jako piłkarz... zostawmy pieniądze. Jesteś piłkarzem Piasta Gliwice, zdobywasz tytuł mistrzowski, jesteś 25. ligą jeszcze wtedy w Europie. Czy ty naprawdę uważasz, że jako, nie wiem, Patryk Dziczek ma chyba 21 lat, jako 21-latek wejdziesz do Lazio z buta i będziesz tam pierwszym wyborem albo będziesz walczył naprawdę o miejsce w pierwszym składzie w tej drużynie? No, szczerze. Nie, no wiadomo, że to gdzieś tam pozostaje w sferze marzeń. No właśnie. No to się rzadko zdarza, żeby do takiego klubu piłkarz, przechodząc z polskiej ligi, no od razu gdzieś znalazł sobie to miejsce w podstawowej jedenastce. No tak się nie dzieje, nie? Tak się nie dzieje, no ale wydaje mi się, że przecież to wypożyczenie w jego przypadku, no to było umówione od samego początku, nie? To nie było tak, że on tam przyszedł do Lazio i oni stwierdzili, o Jezu, jaki on jest beznadziejny i go zsyłają do niższej ligi, tylko to chyba było umówione jeszcze zanim transfer doszedł do skutku. Z tym się zgodzę, tylko wiesz co, ja bym wolał, żeby ten piłkarz, powiem ci szczerze, był wypożyczony nawet do nas, do kraju. Że tak jak Żurkowski, tak. jak Żurkowski z Górnikiem, rozegrał pół roku po transferze do Fiorentiny, rozegrał te pół roku w Górniku, przy czym przyuczał się języka, przyuczał się pewnej kultury i wchodzi w tą Fiorentinę, widać ewidentnie, że pomimo, że ten klub stał się większy poprzez to pół roku, od kiedy ten transfer nastał Żurka, to ten piłkarz, jasne, no nie złapał wiele minut, bo to jest kilkanaście, ale jednak gdzieś tam puka i gdzieś tam naprawdę ten chłopak walczy. I to mi się w nim podoba i jego nie atakowałbym w żaden sposób, bo trochę na to nie zasługuje w tym wszystkim. To też nie chodzi o to, byśmy atakowali Dziczka, bo to nie chodzi o to, czy Walukiewicza, czy innych, którzy odchodzą. Mam na myśli, czy to Bartłomieja Powózkiego, czy to Konrada Michalaka, który poszedł do bodajże Achmata Groźny, więc to też nie chodzi o to, ale ci piłkarze gdzieś tutaj znaczyli w pewnym sensie i mogli być gwiazdami ligi, a oni bardzo szybko uciekają. Bardzo szybko, jak sam powiedziałeś, bo mamy przykład również przed kilku dobrych lat Krystiana Bielika, który po, nie wiem, 6-7 spotkaniach w Legii w pierwszym składzie odchodzi do Arsenalu. Jasne, to był inny typ transferu, bo on był jeszcze wtedy bardzo młody i tak naprawdę w Arsenalu jeszcze w tych klubach, tam nie wiem, U18, U23 uczono go jak grać dobrze w piłkę, a teraz jest w Derby County i być może będzie pierwszym wyborem na Euro 2020. Ale taki Krystian Bielik trafił się raz na kilka lat. A gdzie jest reszta? No, Rafał Wolski, pamiętasz tego piłkarza? Fiorentina. I odbił się... No tak, no teraz gra w... No właśnie, gdzie to wszystko spada? Że ci piłkarze wyjeżdżają i wracają do ligi, najczęściej do nas właśnie po tym wszystkim. Nawet sam Pawłowski, Bartłomiej, którego wymieniłeś... W Maladze. Już kilka lat temu w Maladze był i wrócił. I grał na Camp Nou z Barceloną. Wojtek tak. Kowalczyk bardzo często o tym mówił, a po wielu wywiadach Bartłomiej Pawłowski powtarzał tylko, że ta piłka jest tam na zupełnie innym poziomie, że ta szybkość grania jest niebywała. No cóż, cóż to można dużo zrobić. A teraz w tym sezonie w tureckiej lidze rozegrał 5 spotkań. Możemy powiedzieć, że niezły wynik, tylko że te 5 spotkań przełożyło się na 171 minut. Więc to nie jest wynik. Więc to nie jest wynik dobry, a odchodził z Zagłębia no jako gwiazda. Tak. 34 spotkania. Ten sezon miał 8 bramek, 9 asyst. I zobacz, nie ma żadnego potwierdzenia dalszego, aby pokazać, że jestem na dobrym poziomie, że naprawdę odchodzę z tej ligi jako gwiazda. Tylko odchodzę jako taki one sezon show. Po prostu pokazuję się z dobrej strony i idę. Wielu mówi, że z tej ligi trzeba uciekać. Ale znowu ja chyba, nie wiem czy ty, ja należę do tej części, która jednak uważa, że my nie możemy tak szybko uciekać. No, chyba, że naprawdę trzeba klub wybrać mądrze. Myślę, że na ten moment idealnym przykładem jest Sebastian Szymański i Dynamo Moskwa. Tak jest. Dobrze, mówię Dynamo Moskwa, nie Kijów. Moskwa. Moskwa. Sebastian pokazuje, że gra tam
wszystko, ma tylko na razie jedną asystę, ale to w wielu kompilacjach, które widziałem z akcji Sebastiana, pokazało, że kilku jego kolegów z drużyny zabrało mu tę możliwość, by mieć wiele więcej asyst. Rozegrał 12 spotkań w lidze, jedna asysta, no i pokazał się w kadrze. I myślę, że to jest najlepsza taka cenzurka, by zobaczyć go, laurka, by móc zobaczyć go, jak gra. Ma 20 lat, Legia na nim zarobiła. Legia go przez dwa sezony, można powiedzieć, wypromowała i to cieszy, że on sobie tam po prostu daje radę. I ten przykład zawodnika, który odchodzi nie na zachód, a na wschód, może dałby wreszcie do myślenia, że mamy czas. No, nie Walukiewicz czy Dziczek, mając 19 czy 21 lat, myślę, że mają jeszcze czas, by zaistnieć w takiej lidze jak Serie A, a mogliby sobie spokojnie pomyśleć o tym, by sobie pograć w Bundeslidze drugiej, czy na przykład właśnie w Rosji, czy zobacz Góralskiego, który przecież gra w Bułgarii i jest w kadrze w tym momencie. Czy to nie jest, to powinno właśnie dawać do myślenia, nie tylko właśnie te włoskie, nie tego, tylko gdzieś indziej szukać, bo jeżeli chodzi o kasę, no to nie wiem, szczerze mówiąc, jak tam wygląda, prawda, sprawa w Ludogorcu, czy oni są w stanie dać więcej niż jakieś polskie kluby. Nie, myślę, że tak, bo to... Znaczy, tak uważam. No, bo oni tam w lidze Europy. No właśnie. To trochę kasy. Więc zarobią, to już tak. Sam przykład. No ale. Ale no, masz rację, ja się z tobą zgadzam. No że to. Wydaje mi się, że niektóre transfery w Polsce są po prostu źle przygotowane. Nie wiem, teraz ciężko mi wymyśleć jakiś przykład tak na szybko. Ale ja, wiesz co, ja tak na przykład o takim nieprzemyślanym... Jarosław Jach. Myślałem, że nim... No tak, to w ogóle. Ale powiem ci, że ja na początku myślałem, że transfer Sebastiana Szymańskiego będzie właśnie taki nieprzemyślany, bo to było to była bardzo szybka transakcja i chyba, no tak naprawdę Sebastian Szymański miał jeden z gorszych sezonów w swojej karierze, ten 18-19, no to on nie błyszczał na polskich boiskach, no i wydawało mi się, że tam prezes Mioduski dostał, nie wiem, czy 5 czy 6 milionów, no i dobra, znalazł się, prawda, jakiś głupek z Rosji, no to niech go bierze, nie? A tu okazuje się, że no wiadomo, nie ma jakichś nie wiadomo jakich liczb, no sam wspomniałeś, jedna asysta. Ale no gra tam cały czas, gra pierwsze skrzypce, nie? Gra też pierwsze skrzypce dlatego, że Dynamo Moskwa wie o tym, że może go później sprzedać za dobre pieniądze. No więc tak. to jest inwestycja w przyszłość. Kupili go za 5 czy 6 milionów euro, a sprzedadzą go, wierzą w to na pewno, za 10-15. A pokazuje to przede wszystkim po kadrze, bo bądźmy szczerzy, 80% kibiców tego piłkarza teraz dopiero zobaczyło na żywo w spotkaniach z Łotwą i Macedonią Północną, że wygląda naprawdę nieźle. I tyle, jeżeli chodzi o niego. I zobacz, mamy tych kilkanaście transferów do lig zagranicznych, takich najlepszych piłkarzy z Polski i możemy sobie z ręką na sercu powiedzieć, że takim przykładem piłkarza, który gra, który cieszymy się, że gra, który się rozwija w odpowiednim wieku i na odpowiednim poziomie jest teraz Sebastian Szymański. Jarosław Jach wraca z podkulonym ogonem i gra w Rakowie. 25 lat teraz. Stracił bodajże 2 lata, bo on został kupiony przecież przez Crystal Palace. Potem wypożyczenie do Rizesporu i próba w Szeryfie Tiraspol odbudowania swojej formy. Wraca do Rakowa. No, coś gra. Ktoś kiedyś chyba powiedział o nim, że profesor, widać, że się rozwinął. No, ja bym hamował te słowa, ale jeżeli on się odbija w taki sposób, no po prostu Crystal Palace zainwestowało pieniądze, które miało, bo to dla nich było nic. Wypożyczyło go do Rizesporu. Turecka Liga też okazała się dla niego za trudna. Może to nie był ten czas. No i potem Szeryf i 14 spotkań. Bodajże w tym Szeryfie, tutaj widzę tak, który rozegrał w sezonie 2019-20 i powrót do polskiej ligi. I tyle z tego wielkiego transferu
Jacha. Mieliśmy wtedy mówić, że mamy drugiego Polaka w Premier League po Janie Bednarku, o którym to kiedy przed nagraniem jeszcze wspominałeś, że mamy taki przykład. Jest Jan Bednarek, Southampton, no i ten facet gra. Więc no da się. No da się, ale nie... Oczywiście, ale on też musiał na to poczekać, nie? Tak, też musiał na to... Chyba przez pół roku w ogóle nie zagrał chyba ani minuty, nie powąchał. Tylko boiska. Zobacz, oczywiście, tylko zobacz, jaki to jest też klub. Southampton w tym momencie to nie jest pretendent do top 5, top 8, top 10. No, bądźmy tak, szczerzy, to jest końcówka tabeli. I dlatego ja w taki sposób doceniałem Jaroszewicza, dobrze mówię Jaroszewicz, Boże. Jaroszyński, Boże kochany. No tak. Doceniałem Jaroszyńskiego w Chievo, czy Stępińskiego, którzy to sobie grali w Serie A, zbierali doświadczenie z naprawdę świetnymi piłkarzami, naprzeciw którym stawali. I dlatego ja doceniałem go wtedy i chciałem, aby został powołany do kadry. W tym momencie, gdzie grał w Chievo i gdzie Reca nie rozegrał ani jednej minuty w Atalancie, a był powoływany przez selekcjonera Jerzego Brzęczka. I tu chodzi mi o taką pewną sprawiedliwość, bo jeżeli już nawet sama kadra nie ma takiej sprawiedliwości, to jak ci piłkarze mają cokolwiek wybierać? Jest kapustka. Euro 2016, dwa razy dobrze kopnął piłkę, wielki transfer do Leicester. I znowu odbicie się od ściany i jakieś wypożyczenia do drugiej ligi belgijskiej. No właśnie, i zobacz, jak my tracimy potencjał piłkarza, którego stać by było, nie mówię, że na grę właśnie w Premier League, tylko stać by go było, uważam, na ligę holenderską, nawet na jakiegoś średniaka, ale by tam był solidnym, dobrym piłkarzem. Na to, że stać go by było na ligę belgijską, też na jakiegoś średniaka. Być może potem, po sezonie, po dwóch, na transfer do Anderlechtu, do klubu Brugge. To musi być wszystko stopniowo rozwijane. Nie wiem, dlaczego ci piłkarze są tak mamieni przez agentów, że to jest twój moment, walcz, będziesz pierwszym wyborem. No to mamy przykład, że... No, nie wiem, 90% piłkarzy nie była pierwszym wyborem i nie przebiła się. No ale wiesz, no to ja tak też sobie niekiedy o tym myślę. Co ja bym zrobił, jak ja bym dostał na stół ofertę z Lazio? No tam przykładowo z Lazio. No to przecież mówię, no przecież muszę z tego skorzystać. No, drugi Kacprze, raz... to od razu ci odpowiem. Drugi raz to może nie przyjść, rozumiem. Kacper. No tak. Jesteś młodym piłkarzem, swoje zarobisz w życiu, nawet jako piłkarz naszej ligi. Nie, no wiesz, no też trzeba patrzeć na to, wkalkulować, że jakieś kontuzje mogą się wydarzyć. Kariera piłkarza jest stosunkowo bardzo krótka. Nawet tak? Jako piłkarz polskiej ligi, powtarzam naprawdę, Kacprze, znając kiedyś zarobki GKS-u, Bełchatów po wicemistrzowskim sezonie, zarobisz naprawdę w naszej lidze pieniądze. I nie musisz grać w Legii, ale... nie musisz grać w Lechu. Zarobisz tutaj pieniądze, które pozwolą ci na naprawdę super byt w naszym kraju. Ja to doskonale rozumiem, ale w Lazio zarobisz. Okej. Jasne, tylko... No właśnie, ale to czy jesteś piłkarzem po to, by tylko zarabiać pieniądze, czy po to jednak, aby grać w piłkę? Bo ja już... Wiesz co, bo my też atakujemy tych piłkarzy, którzy wyjeżdżają za granicę z tego względu, że my chcemy, aby zaistnieli w reprezentacji, abyśmy się odbili od tego, by nasza młodzież nareszcie zaistniała, byśmy mieli w tej kadrze nie jednego Bilika, ale dwóch, trzech, czterech młodych piłkarzy, którzy pokazują, że za granicą grają, że da się, że może to nasze szkolenie jest coraz lepsze, że może ci piłkarze mogą być coraz lepsi dzięki swojemu potencjałowi i temu, że się przebijają na zachodzie. Tylko co się w końcu okazuje? Że oni niestety, jasne, to jest ich życie, my tego nie zmienimy, to oni wybierają. My możemy tylko żałować. My to żałujemy właśnie przez pryzmat reprezentacji. Powiem ci szczerze, rzadko przez pryzmat tego, gdzie grają i co mogliby zrobić dla siebie. Bo my też jesteśmy jako kibice trochę zachłani, no bądźmy szczerzy. My oczekujemy, że gdzieś ta kadra, główna ta kadra dorosła będzie z tego korzystać, że będzie z tego korzystał selekcjoner i że będziemy cieszyć się z wyników. Liczymy na tego drugiego Lewandowskiego, na chociażby takiego skrzydłowego, jak niegdyś był w Borussii i Kuba Błaszczykowski, czy na obrońcę pokroju Łukasza Piszczka. Tylko że gdzieś to wszystko się rozmyło i prawdopodobnie... Chociaż życzę sobie i tobie tego, żeby tutaj to było w następnych latach, ale tego może nie być. I też w taki sposób to oceniamy, te transfery, i jesteśmy wobec nich bardzo, powiedziałbym,
nieprzychylni wobec tego, co robią. No wiesz, o czym mówię. Tak. Wiesz, możemy wymieniać wiele takich piłkarzy, o których myśleliśmy, że mogą coś znaczyć na zachodzie, a nie znaczyli. Nawet takim drobnym przykładem piłkarza, który poszedł na zachód do średniaka, możemy powiedzieć, że to był Pawłowski, gdzie poszedł do Udinese, jego słynny język angielski. Tak, Sandomierski, który odbił się od Belgii, też bramkarz, wracający do Jagiellonii potem. Więc widzimy, gdzie to jest, gdzie to wszystko się, jak ten krąg się zatacza. Że ostatecznie ci piłkarze wracają do Polski i tutaj czują się jak ryba w wodzie. Tylko zamiast pomyśleć najpierw, żeby się gdzieś rozwinąć spokojniej, powoli. Nie wiem, czy oni nie patrzą na to, jak gdzie jest teraz na przykład Maciej Rybus. On nie zdobył zachodu, bądźmy szczerzy. On w Lyonie też się odbił, nie powiem od ściany, ale odbił się od tego, że nie jest wyborem numer jeden i on nie musi być nawet wyborem numer dwa. Bo on tam we Francji rozegrał, nie wiem, czy tam niecałe 20 spotkań w lidze, gdzie jeszcze zdrowie pozwalało. Tymczasem wraca do Rosji, ma wyrobione nazwisko, renomę, reputację. W Lokomotywie nie pozwalają mu na zoperowanie pachwiny. Gra, jak to powiedziano ostatnio, chyba na 70%. Widać to było w meczu z Łotwą, ale jednak i tak jest ważnym ogniwem Lokomotywu. Dlaczego nie pójść na wschód? Czy my naprawdę uważamy, że ta liga rosyjska, bułgarska, rumuńska, które są lepsze od naszej ligi? Czy one są naprawdę aż tak słabe pod względem finansowym? Też nie uważam. Bo ta polska liga tylko zbiera pieniądze za prawa telewizyjne. Bo nasze kluby są biedne, bądźmy szczerzy. No oczywiście, no przede wszystkim na polskiej piłce nie da się zarobić. W sensie, nie, piłkarze oczywiście, ale jak ktoś jest właścicielem klubu piłkarskiego w Polsce, no to przecież co dla niego to są jakieś drobne w ogóle. To muszą być pasjonaci futbolu. Roman Kołtoń, tak jest. Ale... No, wiesz co, wydaje mi się, że kasa w dzisiejszym futbolu gra dużą rolę i w sensie, nie dziwię się zupełnie, bo jeżeli ja bym pracował w jakiejś korporacji, a w drugiej korporacji dawaliby mi 3 razy więcej, że nawet 4, sam byś przecież się przeniósł, nie? No tak, dlatego ja mówię, my to oceniamy jako kibice dosyć zachłanie pod względem kadry, tego czego oczekujemy. Tak. Powiem ci jeszcze teraz, jak wygląda klasyfikacja strzelców w naszej lidze. Na pierwszym miejscu jest Imas z Jagiellonii, 8 bramek. Paweł Brożek, 36 lat, 7 bramek. Tu wiesz, my się śmiejemy. Ja też tak uważam, ale zobacz jak to brzmi. Nie, ja szanuję Pawła. Gytkier, 7 goli, Lech Poznań. Jorge Felix, 6 bramek, Piast Gliwice. Jarosław Niezgoda, 24 lata, on jest tylko w Legii dlatego, bądźmy szczerzy, przez kontuzję. Przez to, że miał problemy zdrowotne, 6 bramek. Dalej mamy Bohar z Zagłębia, Sergiu Hanka z Krakowi, Jeftić, Sobiech, Buksa, Furman, Pich, Kujawa. Dopiero tak nisko są jacykolwiek Polacy. Bo jasne, ktoś powie Niezgoda, Brożek. Tak, tylko że Brożek ma 36 lat, a Niezgoda wraca po wielu kontuzjach. I tak naprawdę w tej legii za Wukowicia nie może myśleć, chociaż teraz już jest numerem 1, ale wcześniej były takie pewne problemy, bo Kulenowicz grał, a Niezgoda nie grał. Więc zobacz, jak to wygląda nawet w naszej lidze. 29-letni Hiszpan, czy 29-letni Duńczyk jest tutaj postacią przewodnią, chociaż jasne, życzyłbym sobie takich tylko obcokrajowców jak oni, bo jakkolwiek podnoszą poziom naszej ligi, bądźmy szczerzy. Tylko, tak. Że właśnie, gdzie jest miejsce dla Polaka? No to jest dobre pytanie. No myślę, że ci Polacy, którzy mogliby zostać królami strzelców, odjeżdżają na zachód. Jakichkolwiek. No właśnie, i do tego dochodzi. Gdziekolwiek wyjeżdżają. Tak jest, więc... No taka jest prawda, a powiem tak, gdy tak sobie pomyślałem ostatnio, przecież jakby ci wszyscy młodzi Polacy pozostawali rok, 2 lata dłużej, o to chodzi. To moim zdaniem poziom polskiej piłki byłby o wiele wyższy. Kwalifikowalibyśmy się, nie, prawda, tam do eliminacji Ligi Europy, Ligi Drugiej Europy tego, tylko do fazy grupowej.
I mielibyśmy jeszcze więcej kasy i bylibyśmy bardziej poważani w Europie. No. A zamiast tego my sprzedajemy młodych Polaków i kupujemy, prawda, no nie chcę tutaj używać drastycznych słów, ale bardzo słabych zawodników z zagranicy. No zagraniczny szrot. Bądźmy szczerzy, no tak niestety. Jest. Nasza tak liga jest. Przyjmie wszystko, bo nasze zarobki są na niezłym poziomie i tutaj będzie chciał przyjść każdy, no. Znaczy każdy z tych, którzy tutaj jakkolwiek aspirują, więc tutaj to nie jest problem. Zarobki nie... Myślę, że nie ma klubu w polskiej lidze. Jak chodzi mi o to, że spojrzysz na kadrę jakiegokolwiek zespołu, wybierzesz sobie, nie wiem, Pogoń Szczecin, bo no, są liderem, wybierasz sobie Pogoń Szczecin, wchodzisz w kadrę i co się okazuje, że nie znasz pięciu tych zawodników, którzy przyjechali na przykład w tym okienku transferowym, bo oni jeszcze nie zagrali. Obradowicz z Legii, kojarzysz gościa? Oczywiście, że kojarzę, bo pisałem nawet o nim felieton, zanim jeszcze się okazało, że ma połamane kości i nie umie grać w piłkę, nie umie kopnąć piłkę. No bo to jest jakiś żart. To jest jakiś żart, bo ten gościu, z całym szacunkiem dla niego, no okej, piłkarz, on ma takie problemy z kontuzjami, on jest tak podatny na kontuzję, że to jest naprawdę, ten facet się tak cieszy, że złapał Legię, że tak naprawdę, zarząd Legii zrobił dobrze tylko jemu. Bo kibice tak nie wiedzą, jak on wygląda, jak on gra. Mioduski, pan prezes, nie wie zupełnie tak naprawdę, co jest zawodnik. I chyba trener go czasami widzi na treningu i to wszystko. A ja ci powiem tak. Wystarczyło wejść na transfer tak. Na inne jakieś 90 i zerknąć. Popatrzeć, tak, że chłop przez 3 lata zagrał w 10 meczach. No to coś już jest nie tak, nie? Tak, i nadal uważamy, że Karbownik jest słaby na pierwszy skład Legii. No właśnie. Jedynym klubem, który jakkolwiek odbiega od tego i próbuje promować młodzież, jest Lech Poznań. I to nie chodzi o to, że on promuje młodzież, która jest bardzo utalentowana. On po prostu wstawia tych młodych piłkarzy z akademii, którzy jak widać są w takim wieku i posiadają chyba na szczęście Lecha takie umiejętności, że mogą się tutaj wybić i Lech będzie na nich zbijał kasę. Bo czy to był Kędziora kiedyś, czy to był Bednarek, czy to był Linetty, czy to był Kownacki, który ostatnio w wyjadzie na Food Trucku troszkę opluł tą naszą ligę, ale myślę, że też przede wszystkim siebie, bo powiem ci, patrzyłem na statystyki Kownackiego, który wyjeżdżał z Lecha, on nie był super gwiazdą. Praktycznie jak każdy z tych wymienionych tak, przez nas tak, piłkarzy. Tak, on miał bodajże 8 bramek w tym sezonie ostatnim, gdzie wyjeżdżał z Lecha. 8 bramek jako napastnik. To czy ty uważasz, że to jest dużo? Bo ja uważam, że to jest bardzo nie, mało. Nie, to jest w naszej lidze, jak naprawdę nazywamy jakiegoś piłkarza talentem i jest napastnikiem i strzela 8 bramek, to ja się, prawda, pukam w czoło i myślę, co ci ludzie w ogóle ma. Znaczy, nic nie mam do, prawda, Dawida. Ja też nie mam nic, tylko, wiesz, obraża polską ligę, ja nic nie mam do tego, bo fajnie, że mówi prawdę, fajnie, że próbuje to wyartykułować i w pewien sposób przedstawia swoje argumenty. Tylko niech nie zapomina, że on tutaj był, on się w tym bagienku taplał i on tym swoim poziomem tutaj dostosował się po prostu. Igor Anhulo uważam dokładnie. Jest na ten moment lepszym napastnikiem niż Dawid Kownacki. Jak mam być szczery, przepraszam. Odważna teza. Odważna czy nieodważna? Dlaczego? Bo on w polskiej lidze pokazuje, że w tamtym sezonie, czy w tym, że potrafi grać piłkę. Jasne, w tym może nie, ale wiesz, wiek blokuje. Bądźmy szczerzy, no nawet, chociaż tak powiemy o Pawle Brożku, ale to jest zupełnie inny typ napastnika, bo Paweł Brożek to jest taki ostatni z takich napastników Wisły po Frankowskim i Żurawskim, myślę. Bo to pewne takie pokolenie gdzieś było i przeminęło i Brożek jest tym ostatnim. To też pokazuje, że to pokolenie wcześniej piłkarzy, którzy grali w średniakach za granicą, w bardzo mocnych średniakach, Żurawski, Celtic, Brożek, który się w ogóle odbił od zachodu, czy Frankowski, który szukał szczęścia, czy to w Anglii, czy to gdzieś w Hiszpanii, czy to w Ameryce, a najlepszy był tylko i wyłącznie w Wiśle. To pokazuje, że to pewne takie pokolenie przemija, a gdyby oni mieli jeszcze po 35-6 lat, Frankowski czy Żurawski, to oni by tu mogli otwierać tabelę
klasyfikacji króla strzelców w naszej lidze. No, no niestety. Oczywiście. A ja powiem ci, nie wiem czy pamiętasz taką, ciekawostkę opowiem, że przecież 2 lata temu Paweł Brożek to kończył karierę. Tak, chyba w poprzednim sezonie nawet. W poprzednim sezonie chyba. Nie, no nie wiem, wiem, że z Arkadiuszem tak, żegnali się. Normalnie była konferencja prasowa, tak, tak. Zakończenie kariery i nagle cyk, wracają i co? I Paweł Brożek jest drugi w klasyfikacji. No, no to są absurdy naszej ligi, no niestety. No próbujemy mówić poważnie, ale się nie da. Poważne jest tylko opakowanie naszej ligi, więc Kanal Plus, który stara się robić wszystko jak najlepiej, by tak. To sprzedać. I dobrze, że to sprzedaje jak najlepiej, bo od tego są. No. A to, no, że no, produkt jest kiepski, no to już nie ich wina. To jest już wina tych, którzy tym wszystkim zarządzają. Więc zobacz, przebrnęliśmy sobie przez tych wszystkich piłkarzy, no niektórych, ale kluczowych, tych, którzy odeszli. Powiedzieliśmy, że to są błędy, myślimy tak. Również agentów, przede wszystkim myślenia piłkarzy, troszkę chorych ambicji, bo ja ich szanuję. Ktoś powie, że ty nie grasz, on gra, jakie masz prawo wypowiadać swoje zdanie, ale ja to wypowiadam jako, myślę, obiektywny obserwator tych wszelkich wydarzeń i człowiek, który widział, nie powiem, że wiele, ale który widział sprzed kilku lat identyczne transfery, które nie wypaliły. Polska piłka, jej problem polega też na tym, że my nie mamy piłkarzy w liczbie na przykład 30-40, którzy hurtowo opuszczą po jednym okienku, po jednym sezonie w jednym okienku naszą ligę, tylko my ich wypuścimy 5, 6, 7, 10. No i gdzieś szukamy, żeby jakiś zaistniał, a to się nie dzieje. No to jest nam po prostu przykro, że gdzieś się marnują. Był Matusiak, Matusiak w Palermo czy w Herenwen, napastnik, który mógł być naprawdę wielki przepad. Bardzo szybko skończył karierę. Tak, nie? Też. On chyba w wieku 30 lat albo i mniej miał. Nie, chyba troszkę więcej, no. Wiesz, bo to wszystko trwało przez to, że nie grał. Tak trochę ci się postarzał nam się nie grając w piłkę po prostu. Tak, tak, być może przebrnął tak, przez tak, te tak, rozdziały piłkarskie, nie uczestnicząc w nich zupełnie. Więc czy to właśnie Matusiak niestety, czy to nie wiem, Wolski poprzez Żurkowskiego, Dziczka, Walukiewicza teraz, chociaż jak mówię, Żurkowskiego wierzę, chciałbym, aby osiągnął sukces. Czy na wschodzie nawet piłkarze, którzy sobie nie radzą, czy też w Turcji Pawłowski, czy Michalak, który wyjechał. No cóż, szkoda, ale może lepiej jednak zostać ten sezon dłużej w naszej lidze i potwierdzić swoje umiejętności, by potem ze spokojną głową wyjeżdżać, a nie na szybko. A nie na szybko. I potem okazuje się, że te transfery są po prostu niewypałami. I szkoda tych zawodników najbardziej, no, którzy marnują swoje umiejętności. Kacprze, chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać, że Radosław Matusiak zakończył karierę w sezonie 2011. W Wiśle Kraków? Nie? Nie, Widzewie. Nie, Widzewie Łódź i miał wtedy 30 lat. Proszę bardzo, czyli jednak my, ale powiedziałeś, że nie wiem, dobra, połowicznie. Okej, okay. Sprawdziłeś, Kacper, cieszę się bardzo, więc o tych naszych Polakach wyjeżdżających, o naszej ekstraklasie słów kilka, więc zobaczymy, jak to będzie, spotkanie oczywiście naszej ligi. Już jutro, prawda? Jutro, tak. Zagłębie Pogoń. Tak jest. I Wisła Kraków Piast. Zobaczymy, czy Wisła się odbije od pewnego dna, którego doświadcza teraz w tym momencie. No i hit w sobotę. Legia Lech. No, oczywiście co roku hit i co roku najgorszy mecz sezonu. I zobacz, i tu można powiedzieć z ręką na sercu, że to jest prawda. To jest dziadostwo, na to się nie da patrzeć. Ja już wiem, czego nie będę oglądał. Bardzo sprytnie, myślę, że... Mam jeszcze taką puentę na koniec, bo tak teraz mi to wpadło do głowy, że tak narzekamy na tą polską ligę, możemy mówić o poziomie, jaki jest, taki jest, ale no widzisz, no czekamy na to, tak? Cały czas jest mecze reprezentacji, no nie wiem, mnie tak szczerze mówiąc mało co obchodzą, bo nic się w nich nie dzieje i tak wiedziałem, że Polska awansuje. A tu polska liga, ja już po prostu przebieram nogami, nie mogę, prawda, się doczekać. I widzisz, no i pomimo tego, że poziom jest jaki jest, no to i tak to będziemy oglądać, i tak to będziemy. Po każdych... Nic się nie zmienia. Tak, nic się nie zmienia, a po każdych spotkaniach reprezentacji, gdy oglądam jakikolwiek mecz ekstraklasy, to mam takie przeświadczenie, że z deszczu pod rynnę. Powiem ci, Kacper, także...
Także to jest nieciekawe. A jeszcze bardziej mnie smuci fakt, że teraz był wielki zjazd PZPN-u. Oczywiście Zbigniew Boniek jako prezes, którego można lubić, nie lubić, doceniać, nie doceniać. Na pewno to jest gościu, przepraszam, to jest facet, o, też takie stwierdzenie, okej. To jest prezes, który zna się na robieniu interesów, bo ten związek jednak ustawił budżet związku na naprawdę dużym poziomie, na dużym plusie. Ze wszystkich imprez, które organizował, oczywiście przemawiają za tym również awanse na wielkie imprezy, których mu zabrać nie wolno. Ale gdy pojawił się tam na tym zgromadzeniu temat powiększenia ligi do 18 drużyn, to aż zdębiałem. Bo jeżeli Ekstraklasa, uważam, będzie miała 18 drużyn, to tutaj się nic nie poprawi w przeciągu kilku kolejnych lat. Po prostu będziemy mieli cztery zespoły, które dalej będą słabe. Co najmniej. Wiesz co, na ten moment to my mamy, uważam, z 8 zespołów, które są słabe. W sensie, chodziło mi, że o 4 więcej. O 4 więcej, o, okej, okay, tak. To jest Kacper, 100% zgoda. Kiedyś mój tata powiedział taką rzecz, że oglądając mecz Legii z Rangersami, teraz, powiedział taką pewną rzecz, że polska piłka powinna mieć tyle drużyn w lidze, jak szkocka, 12. Z czego dwie dobre. A nie 16 i wszystkie do dupy. Także z tym oczywiście. Niestety, może tak nieładnie na koniec, ale taką, no sorry, ale taka jest prawda. Nic dobrego nie jest. Czy to Zbigniew Boniek widzi, że prezesi biją się o kasę nareszcie po tylu latach, no to wielki szacunek dla niego, że nareszcie to widzi, bo ja widziałem to od samego początku, że tam najważniejsza w naszej lidze jest kasa i to by na tej piłce zarobić w jakikolwiek sposób. I tyle. Nie jest istotny klub, nie są istotni piłkarze, nie są istotni kibice. Istotna jest tylko kasa, która płynie do zarządu, do osób, które tam rządzą. I tyle. Znowu smutno, ale tak trzeba skończyć. Kacper Janoszka był dzisiaj ze mną, współpracownik Gazety Sport. Dzięki, Kacper. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do następnego razu, trzymajcie się ciepło, cześć.